wieczornej o godzinie 19. Natomiast Państwo będziecie mogli przygotować sobie już, tak powiem, wszystkie materiały na ten czas. Natomiast zanim brat Alois ogłosi to miejsce, to poprosimy także, aby podsumował już to spotkanie we Wrocławiu i aby podzielił się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi swojego pobytu podczas modlitw i udziału w poszczególnych spotkaniach. Je veux d'abord remercier l'archevêque Couplet et aussi le maire de Wrocław pour cette belle invitation ici. Na samym początku chciałem podziękować księdzu arcybiskupowi Kuźmemu i panu prezydentowi Frykowi za to piękne zaproszenie nas. Et aussi à travers vous, les médias, merci à vous de accompagner notre pèlerinage. I też chciałem podziękować Wam, przedstawicielom mediów, za towarzyszenie nam w tej pielgrzymce. Si vous pouvez remercier, nous voulions remercier à toute la ville. Proszę do tych wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolicznej miejscowości, którzy otworzyli swoje drzwi i przyjęli pielgrzymów. Je veux insister sur le fait que c'est un événement spirituel. Chciałbym podkreślić, że jest to wydarzenie o charakterze duchowym. Je pense beaucoup de cœurs étaient touchés. Myślę, że wiele serc było poruszonych. La prière dans la Stuleccia. Młodzi modlili się w wielu kościołach w centrum miasta, ale także w hali Stuleccia. On montre que la foi est une force d'unité. To wskazuje na to, że wiara Christ nous unit à travers les frontières, au-delà des frontières. Chrystus nas gromadzi poprzez wszystkie podziały. Il y avait des jeunes de tous les pays d'Europe qui sont venus. Przyjechali tutaj młodzi z całej Europy. Et nous avons besoin en Europe une compréhension mutuelle. I potrzebujemy w Europie wzajemnie. Jako chrześcijanie możemy wnosić wkład. Wielu mieszkańców Wrocławia przyszło i modliło się razem z młodymi pielgrzymami. La Stulecia était chaque soirée bordée, on a dû fermer à cause de sécurité et beaucoup de gens étaient dehors. Hala Stulecia pękała w szwach, tyle osób docierało do niej, także musieliśmy zamykać drzwi i niektórzy nie dostali się na modlitwę. Alors à côté nous avons monté une grande tente où les jeunes peuvent manger. Także zaraz obok hali Stulecia była ustawiona hala namiotowa, w której młodzi mieli, w której codziennie jedli posiłki. No, nous avons dû improviser là une chapelle, une église dans cette tente. Musieliśmy bardzo w pospieszny sposób przygotować to miejsce, zaimprowizowanym w tym miejscu, stworzyć kaplicę, miejsce na kościół. I hier soir, 3000 personnes qui n'ont pas pu entrer dans Hala sont allées dans cette tente prier dans l'improvisation. I wczoraj wieczorem prawie 3000 młodych osób modliło się w tym miejscu, które było zaimprowizowane. Et c'est beau parce que dans l'église nous avons besoin de cette simplicité et de cette improvisation. To jest piękne, bo w kościele potrzebujemy tej improwizacji, tej prostoty. Le thème de la rencontre est toujours en route, jamais déraciné. Tematem naszego spotkania są słowa zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. C'est des paroles qui ont décrit la vie de Sainte Ursula de Duchowska. To słowa, które opisują życie świętej Urszuli de Duchowskiej. I nous sentons que les jeunes veulent vivre une foi comme cela.
Il y avait beaucoup de personnes âgées qui vivent seules à Wrocław qui ont accueilli des jeunes. Wiele osób starszych przyjęło młodych pielgrzymów we Wrocławiu. Alors nous remercions Dieu pour cela. Chcieliśmy podziękować Bogu. Et nous prions que l'Esprit Saint continue ce travail dans les cœurs de beaucoup. Modlimy się o to, by Duch Święty kontynuował tę pracę, to dzieło w sercach tak wielu ludzi. Merci. Dziękuję. Tak jak zapowiadałem. Czy są pytania teraz do tej części, która została poniekąd zakończona? Are there any questions? Proszę bardzo. Quelle message que le prêtre pourrait vous transmettre aux jeunes aujourd'hui de ce rencontre de trois fois? Jakie jest przesłanie, które bracia chcieliby przesłać młodym poprzez to spotkanie we Wrocławiu? Pour trouver un sens à notre vie, nous avons besoin de cette dimension spirituelle de la foi. Aby znaleźć sens naszego życia, potrzebujemy wymiaru duchowego naszej wiary. Et beaucoup de jeunes cherchent aujourd'hui quel est le sens de ma vie. Wielu młodych szuka dzisiaj jaki jest sens ich życia. Et je pense un événement comme cela montre simplement que la vie a un sens. I mam takie wrażenie, że takie wydarzenie jak to pokazuje, że życie ma sens. Il y a deux défis qui sont mentionnés dans les propositions que j'ai publiées. Są dwa wyzwania, które są wymienione w tekście propozycji, które zostały opublikowane. Le premier, nous ouvrir vers les plus pauvres. Pierwsza to otwarcie się na tych, którzy są najubożsi. Et les étrangers. Na obcokrajowców. Parce que c'est quelque chose qui va changer le monde maintenant. Bo to jest to, co będzie zmieniało świat teraz. Et nous devons pas avoir peur de cela. I nie powinniśmy mieć strachu przed tym. Et le deuxième défi, c'est le défi écologique. I drugie wyzwanie to wyzwanie ekologiczne. Les jeunes veulent s'engager pour l'écologie maintenant. I młodzi chcą się dziś angażować w tym temacie, obszarze ekologii. Alors, à nous de faire le lien avec notre foi en la création de Dieu. Do nas należy znalezienie tego połączenia między naszą wiarą, a właśnie Bożym stworzeniem. Et le plus grand défi, c'est l'unité de nous chrétiens. Ne pas accepter de division. Ale największym wyzwaniem to jest jedność chrześcijan, to jest niezaakceptowanie podziału. You would say to people who are afraid to do this. Wczoraj brat mówił o uchodźcach. Były spotkania, które dotyczyły tego tematu. Wiele osób boi się. Co brat mógłby powiedzieć na ten temat? Je pense c'est une réalité qui va changer le monde maintenant. Myślę, że to jest rzeczywistość, która zmieni teraz świat. Et que nous pouvons, il faut pas avoir peur de cela. Nie można bać się tego. Mais il faut organiser cela, bien sûr. Il faut trouver comment canaliser ce flux de réfugiés. Ale trzeba zorganizować to, zastanowić się, w jaki sposób przygotować ten napływ tych, którzy przyjadą. En même temps, il faut respecter que chaque pays vit une autre situation concernant cela. Ale też trzeba zaakceptować to, że każdy kraj w inny sposób doświadcza, przeżywa tej sytuacji, która nas oczekuje.
Ici en Pologne, vous avez beaucoup de gens de l'Ukraine qui sont ici. Tutaj w Polsce jest bardzo wiele osób, które pochodzą z Ukrainy, które tu przyjechały. Et ce n'est pas facile déjà. Nie jest proste. Je peux seulement dire notre expérience personnelle à Thésée, c'est que cet accueil ne crée pas seulement un problème, mais aussi beaucoup de joie et beaucoup d'humanité. Mogę podzielić się jedynie tym naszym doświadczeniem, które przeżywamy w Tezę, że to przyjęcie nie oznacza jakichś trudności, ale sprawia, że doświadczamy radości i takiego wymiaru ludzkiego.